Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj XY, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj 7 Days, tak. Nie ma streama, a jest horda. Oczywiście jest ze mną dzisiaj Przemko, jak zwykle. Jeżeli chodzi o Ejo. 7 Days, a tak. I ogólnie, żeby nie było, żebyście nie płakali, to postanowiłem nagrać hordę, bo sobie na razie tam budujemy rzeczy. Pokażę wam, przedstawię, co się dzieje właśnie A w 7 Daysie. akurat nie trafiła się horda, tak więc... No właśnie, jak widzicie, w ogóle jest już czerwono o 18. Nie wiem, w ogóle pierwszy raz horda na Alfie 17, także nie wiem, co nas czeka ogólnie. Zaraz pierwsza horda, nie wiemy, co będzie tak, nas czekać. Więc to będzie ciekawe. W międzyczasie zaatakowały nas dzikie zwierzęta zombie. O właśnie, czaty, były taka horda akcja. Ptaków. Na przykład, no w ogóle, zacznijmy od tego. Patrzcie, tutaj Przemek buduje nam domek. My tutaj materiały zbieramy, żeby sobie to zrobić w jakikolwiek sposób ładniej. Jest tutaj wejście na bramę, takie będzie fajne, bo tamten dom jest do dupy, przyznajmy sobie szczerze. Ale to jest to ładnie już robione, wszystko jest quality. Ale akcje, które się działy, jest na streamie. Ogólnie przed chwilą mieliśmy napad ptaków, chyba z 8 ptaków najmniej było, tych latających. I raz, ale to chyba 2 dni temu było. Jeżeli chodzi o dzień samedejsowy, no 4 chyba zmutowane zombie miśki, to było przykre. Ale udało nam się przeżyć, także jest quality. Ja sobie w tym czasie... Zapomniałem się tak. O psach, które z nimi były. A te ale psa to tam wiesz... na kolce i no właśnie, więc easy tu. Tak, ogólnie graliśmy sobie 7, gdzie właśnie już mamy i itemów trochę mam. Także przygotuję się tą hordę, jeżeli chodzi o tutaj uzbrojenie jakiekolwiek. Jakie tam strzały? Że no się strzały, ja mam chyba na tyle amunicji już, że XD. Nie potrzebuję strzał, Przemku, naprawdę. Ja zaraz ci też dam parę ammo. Ogólnie tak, przed chwilą byłem po drop i kałach czwartolevelowy mi dropnął, także sobie w ogóle go zreperujmy, bo to będzie bardziej quality. I tak, trochę tego się nazbierało tutaj, jak widzicie, bardzo fajnie. Ile się ten kałach będzie robił? W sumie czwartolevelowy kałach, to kurde jest coś. Także tak, co my tu jeszcze mamy? PMK, ale tutaj był gdzieś kałach, gdzie miałem zmodyfikowanego tego kałacha. Modify, nie, to nie jest ten. Bo ogólnie są te opcje modyfikowania broni. Ja zmodyfikowane te bronie, parę. O, ten kałak jest zmodyfikowany, to daje więcej obrażeń ogólnie. Mam jakiś upgrade do shotguna i dobrze, że znalazłem teraz w ogóle. No to spicy, tak ludzie sobie, myślę, że do tego kałacha nałożyłem. Na to mam nałożone, bo to jest mój hunting rifle, którego kocham. Tutaj mam kurde to nałożone. Plus 10 obrażeń, plus weapon handling, plus 13%, także spicy. I myślę, że sobie nałożymy właśnie na kałaszka. Właśnie czerwony. O, 3 sloty ma aż, widzicie to? Kurde, bo to jest zielony. Ja 3 sloty, tak. Onuje, ty! No mówię, że już kurde jest tak ciężko. O Boże święty! Weźmy sobie shotguna naszego jeszcze i tak, go też sobie jak zreperujmy. Tutaj. No kurde, bez beki, trochę to wygląda nie najgorzej. Się właśnie jest tak kurde, no przerażająco. Ogólnie tak, mam jeszcze jeden modyfikator do broni. Czy ja mogę zmodyfikować w ogóle mojego Magnuma? Mogę. Magnum jest kurde pro, nie? Sobie zrobimy tego Magnuma i mam niebieskiego Magnuma, jej spicy. Dobra, i teraz tak, amunicję, którą potrzebujemy. Z shotguna będę korzystał, a ammo mam tak dużo, że je pieprzę. Do pistoletowej nie potrzebuję, bo nie będę używał. A pistoletowej mam też w cholerę, ale to na spokojnie. Pistoletowej nie biorę. Tutaj mamy te stalowe amunicje w ogóle, ale to są gorsze, więc to odłóżmy na chwilę obecną. Chwila, szukam tego ammo, Przemek. W sumie może RPG wezmę tak w razie co? Bo mamy rakietę. My się RPG-a. W pobliżu naszego domku, tak jak coś. No co ty nie powiesz, nie no, w nas dom od razu strzelenie, no tak, żeby było śmiesznie. Będzie kurde for fun. Dobra, tak, rakiety jakiekolwiek tutaj załadujmy sobie. Gdzie jest amunicja jeszcze? No to pistoletowej jest strasznie dużo, jest. Będzie trzeba trochę to strzelać, bo tego jest strasznie dużo. Wiesz co, ja tak just in case tutaj no, dodam nam drzwiczki i ulepszę może. A ty chcesz trochę pistoletowej amunicji jakieś? Bo ja pistoletowej to ci mogę dać akurat, nie? Czekaj, czy... no w zasadzie mam PM-kę. No to dam ci, bo ja tego mam naprawdę sporo, naprawdę. Dobra, tutaj rakiety biorę kolejne. Tak, to sobie tego nie bierzmy. I też strzelba jest kurde spoczko. I tak czaty, właśnie tak to wszystko się prezentuje. Ja właśnie postanowiłem nagrać to, żeby nie było, że hordy nie nagrywałem, bo to będzie przykre, że nie nagrałem wam hordy, wiecie jak to jest. Ogólnie tak, zreloadujmy wszystkie bronie. O 22 się rozpocznie, to także jeszcze mamy czas, nie? Ale właśnie już dużo jest a propos. No Magnum jest kurde najsilniejszą bronią w grze, także amunicji do Magnuma by się przydało tutaj znaleźć. Ale czy jak ja wezmę stalową amunicję, to ona pasuje do Magnuma? Nie, bo potrzebujemy stalowej Magnumy, okej, dobra. Co dam na pierwszy? Na pierwszy dam ciebie, na drugi dam ciebie, trzeci ty, czwarty ty. Bandaże trzeba zrobić. Ja mam 7 bandaży przy sobie, a bandaże, ja zawsze z bandażami teraz chodzę, bez bandaży ja się nigdzie nie ruszam. Okej, mam stalową amunicję do Magnuma, wezmę zawsze coś. Ogólnie właśnie te wszystkie bronie, jak widzicie, wszystkie są z dropu ogólnie i też mam silnik. O, wezmę sobie te silniejsze bandaże też w sumie, ale zamiast wody na razie. Wodę mieliśmy w eku też napicie, jedzenie, a pistoletowa amunicja dla Przemka, ja zaraz damy mu.
I tak, tutaj wszystko, tutaj jest dużo tego wszystkiego, jak widzimy. Antybiotyki, witaminy, jakieś pierdoły, są jeszcze stalowe amunicje, lek, te irony. Także tak to wszystko się prezentuje u nas, więc wszystko gra, jest ładnie, ładnie tutaj, jeżeli chodzi o naszą posesję. Modify the spray, aha. O, ja sobie wezmę, kurde, może tego perka, że w ogóle przez 30 minut szybciej w ogóle magazynek reloaduje inne pierdoły, sobie słyszę, jak horda się zacznie, a ci przynajmniej dodać w ogóle ten ammo. Także jestem w drodze do siebie. No tak to się właśnie będzie prezentowało, czaty właśnie. Gdzie jesteś? O, tutaj jesteś. Przemek? Hello. Masz amunicję. Jej. Na ziemi. No ja tego mam chyba jeszcze ponad 300, także wiesz, nie? Bo w dropach tego trochę jest ogólnie, że biorą po 180 na jeden drop, także... Tak, także nic teraz, tak, to właśnie będzie nasza główna chałupa, co my tam magazyn zrobimy, bo jak widzicie, tutaj na razie jest taki syf w skrzynkach, że to jest tragedia. Ale spokojnie, też się stream zapowiada z 7 Daysa, może nawet, kurde, nie wiem, po tygodniu pewnie, albo coś. Także tak, tutaj nie mam nic ciekawego, właśnie amunicja mamy wystarczająco dużo, żeby się poradzić raczej chyba. Weźmy sobie jeszcze rakiety, kurde, bo te rakiety spoko będą. O, ta burza, kurde, taka mroczna, nie? Nie powiem. Akurat 7 Days to ma urok swój, taki klimat strasznie. Czy my jesteśmy najedzeni w 100%? Moja postać wygląda na chwilę obecną taka, mamy, kurde, tego Iron Helmeta, kiedyś się nazywał Bandit Helmet. Pamiętam. A, tu są, dobra. Dobra, napiję się. Nie wiem, damy sobie razy 3. Dobra, teraz tak. No, tutaj nic więcej nie potrzebuję. W ogóle widzicie, jest dużo schematów tych, ale teraz schematów w ogóle się robi co innego, no, także to jest naprawdę useful. I dużo modyfikacji w ogóle mam do strojów, ale te stroje moje są zbyt jeszcze takie gówniane, żeby w ogóle używać. I na przykład on, kurde, to jest to silnik, a z silnika co można robić, to jest w ogóle niewiarygodne, nie? Sobie receptę i patrzcie, tutaj można, kurde, traka stworzyć i on wygląda naprawdę kozacko, ale trzeba te wszystkie części znaleźć, nie? Albo wytworzyć. Albo motocykl, na przykład taki quality, kurde, no to już naprawdę spoko. Albo gyrokopter, to jest też jest naprawdę, kurde, sztos według mnie. Także no potem to będzie na pewno wszystko. Dobra, wrzućmy sobie wszystko to. Nie wiemy, jak horda wygląda, także jest to tak na spontana robione. Nic nie patrzyliśmy, jak horda wyglądała się na tym nowym tym, ale są takie aż lekkie ścinki bez beki, ty. Ja nie wiem, ja daję wszędzie drzwi. Kurde, jest czerwono jak w dupie, ty. Bez beki, jest tak... no... Ej, serio, tak czerwono jeszcze nigdy nie było. Ja pierdzielę, aż się cykam trochę. Ej, my będziemy w ogóle... będziemy cokolwiek widzieć? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, jest strasznie ciemno, a ja nie mogę dodawać sobie latarki. Nie, będziemy raczej widzieć, wszystko będziemy raczej dobra, widzieć. Dobra, zreloaduję sobie RPG, ale jest ciemno. Oby tylko nam, kurna, ptaszory nie wbiły. Oby, no dobra, zwykłe ammo sobie doładuję, bo tam to trochę zapalające. Ale tak lekkie ściny nawet, co się tak, kurde, bo to, wiecie, ogólnie w sobie nie jest jeszcze mega zoptymalizowane, jeszcze ze swoją roletę, żeby było cokolwiek widać na ekranie, ale naprawdę jest ciemno. Czekaj, patrz, czy możemy gdzieś jeszcze wstawić drzwi, bo... No ja w sensie i tak na dachu chyba będziemy siedzieć, więc spokojnie, a ten dom będzie i tak useless no tak, potem, ale nie? Tak, zawsze te zodiaki lubią się striggerować na te drzwi. To prawda. Są te drzwi. Mamy shotguna, ja mamy kałaszka. Ja robię sobie parę tych. Ale są takie, kurde, nie chodzi to wszystko płynnie, jak widzicie. Co to, ptak? Spike. A jak widzę ptaka? Ej, ptak jest, uważaj. O kurde, kolejny ptak! O, w dupiu. No to się nie zaczyna jeszcze, dobra, dostał ode mnie. O, w dupiu, no to... Ogólnie te ptaki to są takie irytujące czaty, bo one na hita prawie czasami mogą cię... Nie, że zabić, ale infekcja jest tak irytująca. Na szczęście mam antybiotyki. Ale wiecie, lepiej, żeby tej infekcji jednak nie mieć. Ale jak to wygląda, nie wiem, to gdzieś się ludzie... Burza w ogóle, takie niebo czerwone, wszystko, no kurde. Nie, naprawdę, z tego to no... Ja nie wiem, Piotrze, ja ustawiam nam parę spajków w domu. Tak, no, just spoko. In case, jakby im się zachciało rozwalać drzwi. Just in case. Przemek, jesteśmy w Polsce. W razie czego... No, w razie czego... Dobra, no czaty, czekamy, kurde, 10 minut już zostało, a to wiecie, to nie takie normalne 10 minut, tylko 7 daysowa 10 minut, czyli chwila. Tak teoretycznie, Przemek, kocie nadal, bo się cykam. Ja samemu... Dobra, mamy Magnuma, mamy shotguna, mamy RPG, mamy hunting rifle, mamy kałacha. Kolejne frajerskie chmury, czyli pieprzone te. Dostał? Nie. Te ptaki, Boże, jedyny. O tego trafiłem dobrze. Te ptaki są tak irytujące. Przemek, zaczęło się. Wiem. Ten dźwięk mnie wcale optymizmem nie napawa. Mnie też. Kurde, panie. Słyszę już. One idą z flanki, z lewej. Widzę, ciemno jak w dupie. Kurde, trochę ich jest. Jeszcze tutaj... O panie, dobra, na razie to taki począteczek, to luz, ale...
Ammo trochę zużyjemy, dobra, RPG chyba proponuję wyciągnąć. Halo, nie, proszę przestań celować. Dobra, loadujmy tego RPG-a, żeby cokolwiek, bo nie jestem, bo RPG to i tak... A, okej, okay. Pocisk nie wybuchł. Nie było ciekawe. To nie zadaje chyba dużych obrażeń ten RPG. Dobra, mamy 7 ammo do tego jeszcze. Jestem tutaj z tobą, Piotrze. Dobrze, cieszy mnie to, bo... O fucking hell! Co? Ja nic nie widzę prawie w tej ciemności, naprawdę, czekaj. A co dopiero wy nie widzicie? O kurde, o, biega! Przecież bieganie jest włączone, halo, Kartus? Gdzie ty jesteś, Piotr? No po drugiej stronie dachu. A no tak, bo kurde, my... Akceptuj się szybko. Aha, już akceptuję, my się nie zaprosiliśmy do teamu. Jestem. Ej, kurde, wiesz co, ja ci świecę, kurna. No. O! O, Przemek, kur! Szybko, o, to teraz masz przesrane, coś czuję, wiesz? Nie jest to jakoś mega jeszcze tragiczne, bo to z hordą coraz gorzej jest. To jest pierwsza horda, to nie ma tych złomeków jakoś mega dużo, ale jest tak klimatycznie. Na razie jest cisza. Się sądzę, jaki tam pod domem, ale nie będziemy schodzić, bo to samobójstwo. Słyszę. Strzelam do nich stąd. Do naszego nowego domu. Okej. Okay. Nasz biegają. Nowy dom. No niektóre biegają, rzeczywiście, no. No tam biega frajer, ty na balkon co wszedł, ty. Co to ma być? Bije w drzwi. Może go tak wykurzę? Dostać dostał, był odgłos. O kurna, wiedziałem, że ten łuk, kurna, narobić tyle strzał się opłaci. No niewątpliwie. To ty jesteś czy zombiak, zombiak? Ja sobie strzelam z łuku. Widzę właśnie, one no. Idą do mnie. Kurde, ta burza. Ja ci tam wspomagam, strzelam. O Boże, i to ile do ciebie ich idzie, ty bezybeki? Dobra, czaty, no to wygląda, kurde, nie najgorzej. Mi się... wolałbym bez tej hordy żyć, szczerze mówiąc, bo to byłoby prościej, wiadomo. Tam nurska skacze jak popieszona. Dobra, head. O, do mnie się nurska tutaj... się wspina! Serio? To uważaj. Dobra, zdjąłem ją. Dobra, spicy. No u mnie się dobijają gdzieś, ale no ja nie schodzę, nie ma opcji. Nie ma opcji, że schodzę. Tego, oni są na tym podejście. No dobra, rozumiem. Dobra, no godzina już minęła, no. Nie ma tragedii. Ale to nie jest jakoś mega interesująco. Dobra, trafiłem go. Tutaj jest szmul. Postał hita. Magnum może na hita sieknąć, ale to w głowę tylko. Level up nawet. Fucking no, hell. Niszczą cały ten dom, no. Ja tam ci pomagam. Biegająca nurska, świetnie. Dobrze, że nie blinkująca. O kurde, dobra, loaduj to. Chcesz sobie przybiec? To sobie przybiegnij, dawaj. Na solo. Stała hita ode mnie. O, ten Magnum się sprawdza dobrze, no, nie ma co. Lesz! U mnie w domu jest dużo w cholerę ogólnie, słyszę. Strzelimy tam RPG, wiecie? Czemu by nie? Po tej stronie są. Trafiłem, kurde, w ścianę. Nie chcę spaść, tak jak Przemku, bo to się nie skończy dobrze. No, ja żyję, wiesz? No, tak. O Boże! U to ile tych kasztanów jest, szaty? O, ja pieprzę, ty bezbeki, biegający. Nawet. O, czekajcie, bo mi wchodzą. Wróciłem, ludziska. Trochę tego ścierwa... Ammo, no reloaduj to, mordo. Dobra. O nie! Dostał hita. Piotrze, I'm kinda fucked. O, widzę, kurde, spokojnie. Daj. A tam z daleka ich pestkuje. A się pestkuje, no to nie wyszło. Pieski przyszły. Widziałem. A co jak tu jeszcze miśki? Oj, nie, miśków to ja nie chcę. A zaskoczę i też ci pomogę, kurde. O, uważaj, piesek. O, fucking hell. Ostał hita. Ochotę ci zaskoczyć, pomóc, ale kurde, nie wiem ile tutaj frajerów jest. Dobra, jolo. Tu nie ma nikogo. Dobra, jestem. Rozdałem shota. O, piesek, uwaga. Dobra, ja shotguna wyciągam. Widzę właśnie. Kurde, zobacz, co oni nad tym domem robią. Widzę. Ten shotgun nie jest taki efektywny. Jak kiedyś był. Bez beki.
Ale trzciny raz na jakiś czas. Ała, biegający! Że jak musimy się wstrzymać blisko siebie, bo jak to tak kurde będzie wyglądało, to mech. Ogólnie rzecz biorąc. Ja się wyleczę kurde tym moim dobrym tym. O kurde, łe. Full auto, kurde, no, nie mam ammo. Co? Dobra, full auto, bez rakiety. Pieseł. Kurde. No to pieseł nie jest jakoś mega trudno do zabicia, więc. Dobra, nie jest źle. Uwaga, pobiega. Widzę. Pies! Dobra. Kurde, Berta gruba tam jest nawet jeszcze. Ja trzeba jeszcze 4 godziny. No wiem. Za amunicją nie wygląda to źle, więc. Nie ma tragedii. I dare you. Dobra, to no wygląda to. Jest mocniej niż przedtem. W pierwszym 7 daysie bez tej alfy. Na pewno jest trudniej, to tak widać bardzo według mnie. Dwie Berty. Ammo do RPG już nie mam. Z tego magnuma kurde bym wyczerpał jeszcze. Łatwo trafiać, a nie mam już magnuma, dobra, nieważne. Uważaj, biegnie. Okej. Dobra. Fucking. O nej! O, żeż w dupiu. Trochę ich tu jest! No byś chciała kampić w domu, chodź tu kurde, bo... Jak mi się łaskawie ekran... Odfiksuje. Militarni nawet, o w dupę. Naprawdę? Okej, czaty, no i widzicie, nie jest ciekawie. No się jest przesrane. Dobra, reloadujmy to. Może z shotgunem kurde, coś pobiegajmy, bo tego ammo trochę mamy jeszcze też. Kurde, panie. Dobra, leż. Bertę strzelajmy, niech ginie. To shotgun nie jest taki kurde efektywny, jeszcze te lagi takie. O Boże, jedyny, no kur... Papa, ten shotgun jest gówniany. Tyle ammo trzeba tracić. Plewiający, o kurde, dwóch. Patrzcie, to tutaj jest torba, szybko ją weźmiemy, kurde, widzicie? Tu są rzeczy fajne, się fajne, gówniane w sumie, ale... Piotrze, I see. Ammo nie mam. Zastanawiam się, przez te 3 godziny my się nie... wypestkujemy z amunicji wszystkiej, bo to nie wygląda... Rzygający? No co? Przemek? Co? No, na daleko. Policjant rzygający, ty. Policjant, uważaj. Nie zbliża się do niego, Piotrek. No, no co ty, obiegający jeszcze. Oż kurde, łety, czaty na pierwszej fali, rzygające szmule. O ja pieprzę. Holy Jesus. Podchodźmy na bliski close distance jakby. Żeby... No, tylko ten shotgun nie sięga na hita, dlaczego? Kiedyś siekał. Teraz się nie sieka. Zamarzam. Ty... Kurde, panie. Berta, panie. Berta. Leżeć. O ja pieprzę. Przepraszam, że to ze stresu. Co mieli w plecaku? Plecak? Podniosłem, co oni tutaj w ogóle mieli? Shotguna? No tak mech. Dobra, miałem użyć to w ogóle. I woda. Ja kurde jedzenie, kurde jakieś shotguna jednego i taką lepszego. W sensie drugolevelowego, więc mogę ci dać. Czy nam się uda? Nie wiem, w sensie no do czwartej niby nie, ale na razie cisza. Chcesz shotguna? Drugolevelowego mogę ci dropnąć, bo zdobyłem. Co? Masz shotguna drugolevelowego, bo zdobyłem, a i tak mam swojego, więc nie ma co. Kurde, ale no... Nie wiem, czy to jest koniec, ale no na razie tak to wygląda. Nie ale... wiem, ale wiesz co? Ja na pewno zmienię sobie armor. O ja pieprzę. Tym gnojku sobie zrobię. Kurde, czaty, to było trudne w cholerę. On się no... Rzygający na pierwszej fali, naprawdę. O, dom chyba został zrujnowany kompletnie.
jest zrujnowany, tak więc Piotrze, motywacja, abyś mi pomógł przy budowie. Ale tu schody, no tam wiesz, już dużo mamy. Kurde, panie, tutaj poniszczone. Nie mamy nawet parteru, Piotrze. No i co z tego? Chociaż coś jest. Dobra, ja sobie wiecie, co ty zrobię, zażyję tabletkę, żeby ono mi sobie full HP, bo jest tragedia. Albo tego nie, weźmy sobie tabletkę już po prostu. Przepijmy sobie to wodą, kurde. I elo, ale no to nie było, kurde, proste na razie. Nie wiem, czy to koniec serii już jest, ale do czwartej wydaje, powinni. Że to już koniec. Mi też się wydaje, że to już koniec, ale dziwne, że tylko do tej godziny. Ale w sumie może to i lepiej, bo to nie było łatwe. I to była pierwsza fala, a z każdą falą jest coraz trudniej, przypominam ludzie, nie? Także, trochę XD, ale cóż. Zaraz, kuźwa! Ale myślę, że chyba tutaj skończymy ten odcinek, no. Ty muszę, kurwa, po cukier zapierać. Piotrze, byłbym wdzięczny, jakbyś mnie ochronił przez parę sekund. Ale burza się zaczyna, XD. Okej, to schodźmy do Przemka, ale ja powiem tak, ja wam dziękuję teraz za oglądanie, jeżeli się oczywiście spodobało. To zostawcie łapeczkę oczywiście. A, super. No, zostawcie łapeczkę. Zostawcie łapeczkę i tak, i zapraszam na strumyki oczywiście, bo sobie daję się strumyki, tylko to było takie nagrane horda, bo to wiadomo o co chodzi, nie, ale tak. Także no, to było na tyle, jeżeli się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam oczywiście znowu na streamy. I trzymajcie się i cześć, cześć.